tej chwili wcielam się w postać Pearl. Jest to siostra przebrana tytułowej Cinder. Jest to postać negatywna, ale ciężko cokolwiek o niej powiedzieć, ponieważ pojawia się ona dosłownie w kilku rozdziałach książki, ale na pewno możemy tak kategorycznie stwierdzić, że jest to postać negatywna, ponieważ to sposób, w jaki odnosi się do swojej przebranej siostry, sposób, w jaki się zachowuje wobec niej, pokazuje nam jej gorszą stronę. Cinder jest bardzo ciekawą książką, moim zdaniem. Jej fenomen polega na tym, że jest to takie unowocześnienie starej, wszystkim znanej na pewno historii, przeznaczonej praktycznie dla dzieci. I jest to też taka książka, w której nie mamy określonego tak w jednym kierunku, że jest to takie typowe fantazje, takie po prostu czasem nie do przełknięcia, coś, co się może praktycznie nigdy nie zdarzyć. Jest takie odnoszenie się do teraźniejszości, jest dużo nawiązań kulturowych właśnie w Pekinie, nawet zamek. Nie jest to taka typowa przyszłość, jaką sobie wyobrażamy, że wszystko jest nagle całkowicie inne, jednak te elementy są zaczerpnięte z naszej teraźniejszości. I można się po prostu bardzo dobrze wczuć w tą książkę, nie czuć takiego niesmacznego po prostu odcięcia się i takiej nielogiczności, jakbym to ujęła. Nazywam się Wiktoria Jarosz, jestem ze Zgorzelca. Niestety do Warszawy mam bardzo daleko, także podróż była bardzo długa. Mam 17 lat, niedługo 18. Co jeszcze? Chodzę do liceum. Jestem osobą bardzo otwartą. Nie mam takiego konkretnego hobby. Interesuję się różnymi rzeczami. Czasami można powiedzieć, że mam słomiany zapał, bo przechodzę czasem z różnych rzeczy, naprawdę począwszy od mody, poprzez teraz właśnie w tym momencie jestem taką dość mocną fanką jazdy górskiej, wyczynowej. Chłopak we mnie zapalił taką iskierkę i jakoś się to ciągnie. No co jeszcze? Ogólnie kocham po prostu książki. Książki to jest moje całe życie. Jestem fanką nie tylko fantazji i horrorów, bo to najbardziej lubię, ale czasem jak wpadnie mi w ręce jakieś romansidło, ale naprawdę dobre, to potrafię docenić. Ten konkurs aktualnie traktuję jako taką przygodę, nawet jeżeli nie wygram. To dla mnie to jest naprawdę, po pierwsze wycieczka do Warszawy, po drugie, fajna zabawa, bo przebierając się, pozując do sesji, wcielając się w ogóle w całkiem inną postać, po prostu się bawię. To jest dla mnie przyjemność, to jest właśnie forma spędzania czasu, który jest taki aktywny, niebierny.